całą rundę wymyślamy. Siema. Mi bracia. Siema. Zdjęcie nie zrobić może. To Wania, jak one będą wyglądały w tych pierwszych dwóch tygodniach? No, dokładnie, spotkaliśmy się dzisiaj po przerwie świąteczno-noworocznej. Na pierwszych zajęciach zawodnicy przebywali na urlopach. Pierwsze dwa tygodnie na pewno będą tutaj wprowadzające. Przyjrzymy się zawodnikom, jak wyglądają pod względem fizycznym i tutaj generalnie nad tym będziemy pracować. Cały okres przygotowawczy praktycznie spędzimy w Policach. Przerywnikami będą jedynie wyjazdy na gry kontrolne, to do Kołobrzegu, to do Zielonej Góry. Planujemy również małe zgrupowanie w formie obozu dochodzeniowego. Niestety nie wyjedziemy w tym roku nigdzie na obóz. Koncentrujemy się tutaj na robocie, na własnych obiektach i na pracy. W 10 terminie zabrakło trzech ważnych ogniw. Nie ma Bartka Ławy, Andrzeja Portasenki i Jarka Jóźwiaka. Czym to jest spowodowane? Andrzej przebywa jeszcze na urlopie, sprawy rodzinne. Jarek po prostu się dzisiaj spóźnił na trening, a Bartek jeszcze przebywa na urlopie. Także na pewno do nas dołączą w najbliższym czasie. Mamy jedną nową twarz. Kuba Świder. Kuba Świder z Pogoni Szczecin. Poza nim są planowane jakieś inne wzmocnienia? Lub przynajmniej się jakimś rozglądamy? Tak. Kuba Świder trenował z nami już w okresie roztrenowania. Pokazał się z przyzwoitej strony, także na pewno będziemy mu się w tym okresie tutaj przyglądać jeszcze, ale prawdopodobnie z nami zostanie. Co do nowych twarzy, to tak jak wspomniałeś, nie jest tu jeszcze nic potwierdzone, nic dogadane, także nie chciałbym tutaj zdradzać jakichś tam szczegółów, dopóki to nie będzie potwierdzone, ale na pewno rozglądamy się za nowymi zawodnikami.